Cześć wszystkim, witam ponownie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym filmikiem. Jak już pewnie widziałyście po miniaturce i po tytule, będzie to taki mały open box z Big Lossy, wersja luty, jak widać taka walentynkowa. Jestem niesamowicie ciekawa, co tam jest w tym pudełeczku teraz do przetestowania, więc jeśli chcecie wiedzieć, co się znalazło w mojej wersji Big Lossy, to oglądajcie dalej. To otwieramy sobie pudełeczko. Oczywiście tradycyjnie ładnie zapakowane. Ulotka, co się znajduje, z której będę Wam czytać. Jakaś ulotka z Sajosa, bo tam w zawartości podejrzewam już wcześniej, coś tam jest. To odwiązujemy sobie tą ładną różową wstążeczkę, jak zawsze. Papierek. I mamy całą zawartość pudełeczka. No to teraz może przejdźmy do konkretów. Otworzę sobie tutaj tą ładną ulotkę, teraz fajnie zrobiona. Aczkolwiek nadal brakuje mi tych cen produktów pełnowymiarowych. Szkoda. No ale cóż. To tak. Pierwsze jest z firmy Organic, balsam do ciała z masłem shea, truskawką i guławą. Wygląda to tak. Jest dosłownie w formie masła. Jest to taka bardzo tłusta konsystencja. Jak widać. Taka... Faktycznie pachnie ładnie, ale jest to taka konsystencja takiego bardzo zbitego masła, a na skórze zostawia taki delikatny, tłusty film, ale ładnie się wciera. Może być ciekawe, na pewno to zużyję, ja uwielbiam wszystko, co jest związane z ciałem, z balsamami i tak dalej, więc na pewno to zużyję. To jest oczywiście pełny produkt i tu jest napisane, że ma 55% zawartości balsamu, to czyste masło shea. Dostarczy Twojej skórze witamin i substancji odżywczych. Dodatek wosku pszczelego tworzy warstwę ochronną, która chroni skórę przed wysuszeniem. Właśnie to jest taka konsystencja wosku pszczelego. I podejrzewam, że jeśli ktoś ma tendencję do zapychania, to może to robić. Ale wydaje mi się, że na ciało to jednak można to przeboleć trochę. Chociaż, nie wiem, ja na twarz też używam i nie zapycham, więc nie powinien. Stymuluje komórki skóry do walki ze starzeniem, więc stosuj go systematycznie. Zobaczymy. Zapewne się ciekawie, na pewno go zużyję i dam Wam znać pewnie, jak w denku się któryś pojawi, bo stopniowo sobie staram się zużywać wszystkie tego typu produkty. Kolejnym produktem będzie miniaturka, to nie jest pełnowymiarowy produkt, to jestem z powrotem. Jest to Clarena BB Cream, jest to taka oto miniaturka. Te białe tubki, jak się światło odbija jakiekolwiek. I to jest odcień alabaster. Teraz zobaczymy od razu próbkę na skórze. O, jest to bardzo gęsty produkt. Gdzieś tam sobie taką ociupinkę. Teraz smarujemy go trochę. Jest taki typowy BB cream, ale kolor ma taki jak na alabaster. Chociaż dłoń mam dużo jaśniejszą niż twarz. Ładnie pachnie. A może jednak nie? No taki ma podkładowy zapach. Zobaczymy, wypróbuję go na twarz. Ogólnie ja rzadko używam kremu BB ze względu na to, że mam cerę mieszaną i no ogólnie w lato bardziej, ale użyję go parę razy, zatrzymam, a resztę zostawię na lato, jeśli będzie dobry. Chyba, że będzie za ciemno, no to tym bardziej zostanie na lato. I tutaj o nim piszą. Format idealny dla Twojej torebki lub na wyjazd. Ma lekką konsystencję i jest odpowiedni do każdego rodzaju cery. Konsystencja tak, z tym do wszystkich rodzajów cery to tak podchodzę sceptycznie. Wygładzi i ujednolici kolory Twojej skóry. Nadaje cerze naturalny, zdrowy i aksamitny wygląd bez efektu maski. Zobaczymy, na pewno go przetestuję. Jestem ciekawa tego. Jeśli będzie fajny, to zobaczymy pełnowymiarowy produkt, ile kosztuje i czy jest wart swojej ceny. Kolejnym produktem, jak już jesteśmy przy podkładzie, jest to oczywiście pełny produkt, bo to nie mógł być produkt niepełny. Jest to taka gąbeczka do nakładania makijażu firmy Nika K New York Airbrush FX Blending Sponge. Dzięki tej mięciutkiej gąbeczce równomiernie rozprowadzisz podkład. Dotrzesz za jej pomocą do każdego miejsca na Twojej twarzy. Już po pierwszym zastosowaniu przekonasz się, że nie może jej zabraknąć w Twojej kosmetyczce. Kształtem przypomina mi oczywiście Glam Sponge numer 2 od Hani z Glam Shopu. Jest to kształt identyczny. Jest taka
twardawa dosyć. Ciekawi mnie jak po zmoczeniu, bo za Iwoną gąbka też była taka twarda, a po zmoczeniu robiła się jak głaz i czułam się, jakbym się tak waliła jakąś piłką po twarzy. Ale zobaczymy, nie, bo taka zapowiada się ciekawie. Nie zwracajcie uwagi na moje paznokcie, przyszedł mi nowy żel do przedłużania paznokci i próbowałam go wypróbować, trochę mi to nie wyszło i próbowałam też wypróbować nowy efekt syrenki. No a jednym ręką mi kompletnie nie wyszedł, ale człowiek uczy się na błędach. No także tą gąbeczkę przetestuję i jak będzie, zobaczymy i zrobię może porównanie z tą Glam Sponge Honey, bo nie miałam smyżnej gąbeczki o tym samym kształcie i tak dalej i podobnym włóknie, więc spróbuję zrobić test tej gąbeczki. Przetestuję ją i dam wam znać. No, chyba zrobię takie porównanie tych gąbeczek. Na blogu już kiedyś pojawiło się u mnie porównanie Beauty Blendera i Glam Sponge numer 1, ale zobaczymy dalej, co tam ciekawego będzie. Przed ostatnim produktem, również pełnym, jest to Lambre Balsam do rąk. Tak zapakowany w kartoniku. Balsamy do rąk to jest coś, co ja kocham. Jeśli ogląda mnie jakiś fryzjer, to z pewnością wie dlaczego. Moje ręce są masakrycznie przesuszone. Chociaż w ostatniej chwili doszłam z nimi trochę do ładu. Oczywiście nie mogę otworzyć za pomoc nożyczkami. Więc ja jestem generalnie zadowolona z każdego kremu do rąk. Jednak ostatnio naprawdę upodobałam sobie ten z Evre, więc ciekawi mnie ten. Jest w takiej białej tubeczce. Co tu jest o nim napisane? Pomoże Ci podczas zimy utrzymać skórę dłoni w idealnej kondycji. Ma działanie kojące oraz relaksujące. Szybko się wchłania i nie pozostawia tłustego filmu na dłoniach. O, to już go lubię, bo ja nie lubię, jak zostawia krem tłusty film. Stosuj go regularnie, by uzyskać widoczne efekty. Śmierdzi. Już wiem, że ładnie nie pachnie. On tak wygląda. No jest taki, nie ma tłustej formuły. Muszę sobie rękę trochę wyciąć, bo za dużo go mi się wycisnęło niechcący. Muszę powiedzieć, że wcieram go. Tłustej warstwy nie zostawia, ale brzydko pachnie. To naprawdę śmierdzi. Ale tak no, skóra nawet się nie błyszczy strasznie. Nie zostawia takiego tłustego filmu. Na razie jest uczucie nawilżenia. Poużywamy, zobaczymy. No i taki drugi, ostatni produkt, który znalazł się w moim Glossy Boxie, Big Glossy, jest to Sayos maseczka z kompleksem ceramidowym przeciw łamaniu się włosów. To coś dla mnie, mi się włosy strasznie kruszą. Zresztą teraz trochę odżyły ostatnio, są świeżo umyte, nawet jeszcze chyba nie dosuszone do końca. Ale grzywkę już przestała mi się układać, ale staram się zapuścić taką chociaż do połowy szyi, więc zobaczymy co tam się uda. No i o tej maseczce piszą: intensywnie wzmocni Twoje włosy, staną się niełamliwe, wniknie głęboko w strukturę włosa i odbuduje go włókna na poziomie komórkowym. Produkt współtworzony i testowany przez fryzjerów. I będzie testowany przez fryzjerów dalej. Także jestem ciekawa tej maski. Tym bardziej, że u mnie z Sayosa szampony i odżywki się nie sprawdzały. Pachnie ładnie. Jestem bardziej ciekawa, z pewnością przetestuję, tym bardziej, że inne produkty, takie jeśli chodzi o szampony i odżywki z Sayosa, się u mnie nie sprawdzały. Dlatego mam nadzieję, że to się sprawdzi. Zobaczymy, jak będzie fajne, to pewnie sięgnę po to ponownie. Zapach ma naprawdę fajny. To jakaś nowość. Ale zobaczymy, i to jest też pełnowymiarowy produkt, jest tu go 200 ml. A, i tego balsamu z organik jest 100 ml. Kremu do rąk jest 50 i to jest produkowane w Unii Europejskiej. Jest napisane. I tej próbki podkładu jest tylko 10 ml. Jest ona ważna na 12 miesięcy od otwarcia. No i to. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o mój Glossy Box. Jak widać, zostały same papierki. Będę intensywnie go testować z pewnością. To jest taki twój rytuał piękna z organik. Jest omydle, potem jest ten balsam, który ja mam, i jakiś olejek. Ja dostałam tylko akurat tym razem masło. A to jest jakieś oczyszczenie. Przygotuj pachnącą kąpiel i oczyść skórę naturalnym glicerynowym mydełkiem. I ostatni krok. Podaruj sobie chwilę przyjemności. Masaż olejkiem o zapachu mrożonej herbaty pozwoli ci zrelaksować ciało i umysł. Ciekawe.
półlotka jeszcze inaczej zrobiona niż poprzednie, ale i tak wydaje mi się, że te pierwsze były najlepsze, ta jeszcze, która była w grudniu, była najlepsza, ze względu na to, że była tam też cena pełnowartościowego produktu. A to dużo daje, widać od razu, jak testujemy, to widzimy, wiemy też, ile on kosztuje, nie musimy szukać go w internecie czy w sklepie i dopiero sprawdzać, tylko wszystko mam podane jak na tacy, więc ta forma trochę mniej do mnie przemawia, ale no... Poza tym fajnie, fajnie. No, to by było na tyle. Będę testować. Jeśli chcecie wiedzieć, jak się produkty będą miały jakiś czas po testowaniu, to dajcie znać pod filmem, to nagram albo filmik, albo po prostu w komentarzach dam wam znać. No i na pewno o tych produktach wypowiem się, kiedy już je zdenkuję i będzie kolejny projekt denko. Także to by było na tyle. Jeśli filmik wam się podobał, to dawajcie kciuki do góry. Jest to moje ostatnie pudełko z 3-miesięcznej subskrypcji, ale z pewnością w marcu wykupię kolejną 3-miesięczną, także będę kontynuować tą serię, ponieważ fajne jest takie testowanie różnych nowych produktów. Pudełeczko oczywiście sobie zachowam jak wszystkie, bo są słodkie naprawdę i można je wykorzystać do wielu, wielu rzeczy. No, także jeśli chcecie być informowani o moich filmikach, oczywiście subskrybujcie mój kanał na dole. No i cóż więcej, zapraszam do kolejnych filmików. Trzymajcie się ciepło, pa, pa!